postanawia, zresztą słusznie, szukać węgla w świecie i powiada, że trzeba kupić 4,5 miliarda ton. No i zgoda, te 4,5 miliarda ton po dzisiejszych cenach $360 za tonę to jest wydatek rzędu prawie 1,5 miliarda dolarów. Gdyby tą wielkość wydobycia można było wydobyć w Polsce, te 4,5 miliona ton, to ten węgiel kosztowałby nie $360, ale kosztowałby tyle, ile wynoszą koszty produkcji tego węgla w Polsce, czyli około $70 za tonę. Czyli patrząc na to z punktu widzenia matematycznego, zamiast wydawać na węgiel importowany 1,5 miliarda, można by było mieć ten węgiel w Polsce za 250 milionów, czyli pięciokrotnie taniej. Ale? Prawda? Ale w międzyczasie ten sam budżet państwa, który będzie wydawał pieniądze na zakup węgla za granicą, na dofinansowanie ludziom kupującym węgiel, no bo ich nie stać na kupowanie węgla za 3 tysiące złotych za tonę, a do zimy prawdopodobnie będzie to może i 5 tysięcy za tonę. Ten sam budżet państwa dziś finansuje likwidację kopalń. Jakby państwo pojechali do Żor, tam w sąsiedztwie jest Suszec, tam jest kopalnia Krupiński, w której są zasypywane szyby i zalawana kopalnia. To kosztuje 600 milionów złotych.